Kafka. Powstała w 1870 roku w wyniku rozparcelowania wsi Krasieniu. Według zapisów historycznych wówczas było to 6 budynków drewnianych oraz młyn wodny. Wieś położona jest wśród lasów, w których było wiele ptactwa, szczególnie kawy. Stąd nazwa. Na wystawę. Dokładna data powstania wsi nie jest znana. W 1806 roku na terenie wsi istniał młyn wodny, wykazywany na mapach historycznych. Wieś, Nowy Staw, położona jest na skraju lasów kozłowieckich. Obecnie jest to teren Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu wsi przepływa rzeka Ciemienka, dopływ Mininy. Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą wieś jest jej położenie wśród lasów otaczających grunty wiejskie ze wszystkich stron. Młyny wodne istnieją do dzisiaj. Obecnie czynne młyny wodne należą do rzadkości. Mając niewielką wydajność, mają znaczenie lokalne, ewentualnie są atrakcją turystyczną.